Witajcie, witajcie serdecznie na kanale wideo Ludmila Cygankowa. Rozmawiamy o życiu, o twórczości. I dzisiaj u nas 26 października, niedziela, bardzo słoneczna, bardzo optymistyczna na ulicy. Tak i chcesz coś fajnego zrobić, chcesz coś fajnego powiedzieć. Natura życia nastawia na pozytywne tory. Mówimy o twórczości. Jak ja cały czas w swoich filmikach już to mówiła, że twórczość bardzo potrzebna. Potrzebna dla człowieka w teraźniejszych czasach, żeby jego dusza nie zasychała, żeby on był żywy, zadowolony życie. Kiedy człowiek żywy, to wtedy zadowolony życie. Teraz ja na konkurs do Warszawy namalowała następny obraz. Obraz Wrocławia. Dlatego, że ja mieszkam w Wrocławiu, pod Wrocławiem, w Świętej Katarzynie. I proszę zobaczyć. Obraz namalowany na płótnie. 50 на 60 олейними фарбами. Як повідомили ніхто мої знайомі, ну, направда, чудово виглядає цей образ, як 3D. Я назвала цей образ «Вроцлав Баєчний». Шкода, що монітор не може приказати колір фарб. Tego obrazu naprawdę wygląda cudownie. Znowu mówię, malowała ten obraz tym narzędziem, szpachlem. Takie architekturne rzeczy, szpachle, przede wszystkim artysta, który jeszcze nie ma takiego, takiej wprawy, szpachle prowadzić różne linie, nabierać farby, bardzo lekko. No troszeczkę trzeba na pewno poćwiczyć, żeby wiedzieć, ile tej farby nabrać, jak to, żeby ręka była upewniona, ale naprawdę lżej to można robić niż na przykład pędzelkiem. Wrocław Bajeczny. Cudowny obraz. Mówimy o samorealizacji. Zgodnie z piramidą Maslowa, może ktoś pamięta, taka istnieje piramida Maslowa, na dole tam różne potrzeby człowieka, na przykład potrzeby w jedzeniu, w dachu nad głową, fizyczne potrzeby, żeby były zadowolone, później potrzeby już w relacjach i tak dalej. I na górze samorealizacja. Jak na mój pogląd, jeżeli człowiek zgodnie ze swojej duszą, zgodnie ze swoim może losem albo z otoczeniem, zacznie od tej góry, od samorealizacji, to on szczęśliwy. Ну, очевидно, треба працювати теж над собою, але вже дуже ма. Для того, що коли він вже почне реалізувати ту гуре, то втеди вже ті підставові речі, ні мені вінці, теж будуть реалізуватися спокійно. І, наприклад, і пеньоншки будуть, і вже може задовольняти себе і купити щось таке, дом, дах для родини і так далі. Хоча ж, очевидно, треба уважити, щоб не було такого, що почнеш інтенсивна самореалізація, запомніш о близьких, о родині, щоб все було гармонійно. Самореалізація робиш згодно зі своєю душею, зі своїм серцем, але пам'ятаєш о життю певним, щоб всі ті підставові, ні мені вінці, потреби чоловік мог реалізувати, щоб мог в тим життю самореалізуватися щасливо і з задоволенням, то найважніше. Але слухати душу цілий час, а що би я хотіла зробити, а що би мені
fascynuje, czym by ja mógłby to zająć się. Nawet jeżeli masz pracę, którą nie bardzo kochasz, wszystko jedno, spróbuj, spróbuj coś tworzyć, coś robić dla swojej duszy, dla swojego serca. I wtedy nic nie wiadomo, nawet to na przykład rękodzieło, zrobisz cudowną rzecz, teraz różne możliwości w internecie, sklepy internetowe, galerie, wystawisz, ludzie zaciekawią się, w życiu nic nie wiadomo, ale najważniejsze, że zaczniesz śpiewać, żyć twoja dusza, ty będziesz zadowolony, a życie możliwe już będzie tak iść w tym kierunku, że wszystkie twoje potrzeby zaczną realizować się. Życzę powodzenia w tym systemie samorealizacji. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.